Teraz mamy czas, trochę czasu, aby mieć komentarz aktu konsekracji. Akt konsekracji do Najświętszej Maryi Panny według świętego Ludwika Marii de Montfort. Oczywiście, drodzy wierni, nie mamy dużo czasu na szczegółową analizę tego długiego tekstu. Ten tekst jest w modlitewniku, strona 168. Chciałbym zwrócić uwagę na to, jak dobrze jest skonstruowany i bogaty ten tekst. Konsekracja rozpoczyna się od aktu wiary w tajemnicę wcielenia. Zaczyna święty Ludwik Maria, mówiąc o odwieczna wcielona mądrości, o najmilszej czci, najgodniejszy Jezu, prawdziwie Boże i prawdziwie człowiecze, Synu jednorodzonej Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze dziewicy. To akt wiary. I po którym następuje akt adoracji, oddaję Ci najgłębszą cześć w łonie i chwale Twego Ojca wieczności oraz dziewiczym łonie Maryi, Twej najgodniejszej Matki w czasie Twego wcielenia. Ojciec, Bóg Ojciec, a Maria też. Jest matką Jezusa. I kontynuuje cztery akty odnoszące się do czterech celów modlitwy. Cel eucharystyczny lub dziękczynienie. Dzięki Ci składam, że wyniszczyłeś samego siebie, przejmując postać sługi, by mnie wybawić. To dzięki Jezusowi. Cel, no potem pochwały. Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we wszystkim podać się raczył Maryi, Twojej świętej Matce, aby przez nią uczynić mnie wiernym swym niewolnikiem. Po trzecie, cel pojednawczy, przez który czynimy Boga w przychylnym nam przez nienawiści grzechu. Lecz, mówi święty Ludwik Maria, lecz niestety w niewdzięczności i niewierności swej nie dowochałem obietnic, które uroczyście złożyłem Tobie na chrzcie świętym. I tak dalej. A po czwartym, cel błagalny. Mówi on, za jej możnym pośrednictwem spodziewam się wyjednać u Ciebie skruchę i przebaczenie grzechów oraz prawdziwą mądrość i wytrwanie w niej. To prośba. Akapity kończą się aktem nadziei. Cytuję. Za jej możnym pośrednictwem spodziewam się wyjednać u Ciebie skruchę i przebaczenie grzechów. O, to na pewno jest to samo. Potem następuje hołd dla potrójnej korony Matki Bożej. Potrójnej korony to znaczy do korony doskonałości. Pozdrawiam Cię więc, dziewico niepokalana, żywy przybytku bóstwa, w którym odwieczna ukryta mądrość chce odbierać cześć i uwielbienie aniołów i ludzi. A więc do korony doskonałości.
a potem do korony władzy. Pozdrawiam Cię, Królowo nieba i ziemi, której panowaniu prócz Boga wszystko jest poddane. Wszystko poddane jej. I na końcu do korony miłosierdzia. Pozdrawiam Cię, ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło nikogo. Następuje kilka ustępów, które opowiadają czterem sposobom zdobywania boskiej mądrości. Po pierwsze, żarliwe pragnienie. Po drugim, całkowite umartwienie, które w swojej zasadzie zawarte jest w obietnicach chrztu. Ja, Ludwik Maria, ale ja, nie, my, drodzy wierni. Grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim ślubę chrztu świętego. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i jego dzieł. A więc po drugim, całkowite umarwienie. Po trzecim, czułe i prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy. Sposoby zdobywania boskiej mądrości, więc pragnienie, umarwienie i po trzecim nabożeństwo do Marii. Oddając się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po świeckie dni życia i tak dalej. I czwarty sposób, wreszcie, nieustanna modlitwa. Przyjmij, Panno łaskawa, tę drobną ofiarę z mojej niewoli dla uczczenia i naśladowania owej uległości, jaką mądrość odwieczna Twemu macierzyństwu okazać raczyła. To znaczy naśladowanie Pana Jezusa samego, który chciał być, mieć oddawanie się Maryi. Klejnotem tej konsekracji jest całkowite oddanie się dziewicy. Obieram Cię dziś, mówi Ludwik Maria. Wraz z całkowitym oddaniem znajdujemy się w sercu konsekracji. Prawdziwie porzuca się Maryi prawo dysponowania sobą i wartość swoich modlitw, jajmużn, umartwień i zadośćuczynień. W taki sposób, że pozostawia się Najświętszej Dziewicy całe swoje usposobienie, aby zgodnie z jej wolą było zastosowane do większej chwały Boga, jak widzieliśmy wczoraj, którą ona sama doskonale zna. Ona zna chwałę Boga. Najświętsza Dziewica, Matka Boża, może wszystko zastosować czasem wobec duszy czyśćcowej. W listopadzie to dobrze. Aby jej ulżyć lub ją uwolnić. Czasem wobec biednego grzesznika. Aby go nawrócić. Można oczywiście, jak wyjaśniłem wczoraj, można wyrażać osobiste życzenia. Ale ponieważ ofiarowało się wszystko Najświętszej Dziewicy, pozostawia się jej całkowitą wolność wyboru. Wybór Maryi. Nie mój wybór, ale
swój. Jej wybór. A tekst poświęcenia się zawiera także dwuczęściowy akt skruchy. Przed oddaniem, a po konsekracji, po oddaniu, oddaniem. I tekst jest odwołaniem się do pośrednictwa Maryi. A więc, drodzy wierni, ten tekst obejmuje akt wiary, akt nadziei, akt miłości, akt żalu doskonałego, akt adoracji, akt odnoszący się do czterech celów modlitwy, cztery monfortanckie warunki uzyskania mądrości, odnowienie przyrzeczeń chcielnych. Hołd złożony potrójnej koronie Matki Bożej, a następnie akt ofiarowania lub całkowitego oddawania. Niej podwójne odwołanie się do jej pośrednictwa, zarówno wstępującego, a zstępującego i wreszcie, jak mówiłem, akt prośbę o ostateczne wytrwanie. Poświęcenie się Jezusowi Chrystusowi, mądrości wcielonemu przez ręce Maryi, obejmuje wszystkie główne akty pobożności katolickiej. Ten tekst. Wszystkie. Z wyraźnym akcentem maryjnym. Zawiera więc wszystko, co potrzebne do stworzenia doskonałej modlitwy porannej. Zarezerwowane oczywiście dla tych, którzy już są niewolnikami Maryi. I ze względu na swoje bogactwo doktrynalne jest również bastionem przeciwko herezji. Powtarzanie tej modlitwy, przynajmniej w święta maryjne, jest ochroną przed jansenizmem, protestantyzmem, modernizmem i wieloma innymi błędami. Wreszcie poświęcenie się w ten sposób Maryi oznacza głębsze wniknięcie w świat Boży, w którym Maria jaśnieje jak gwiazda, gwiazda o nieporównywalnym blasku. Jest ona prawdziwie kobietą z Apokalipsy, obleczoną w słońce i ukoronowaną 12 gwiazdami. Ma rację, Monfort. Ma więc rację, mówiąc, kto odnalazł Maryję, odnalazł wszystko. Wszystko. To znaczy, wszelkiej łaski i wszelkiej przyjaźni z Bogiem, wszelkiego bezpieczeństwa wobec nieprzyjaciół Boga, wszelkiej prawdy wobec kłamstwa, wszelkiej łatwości i wszelkiego zwycięstwa wobec trudności i zwabienia, wszelkiej słodyczy i wszelkiej radości w goryczy życia. Musimy teraz pójść dalej i powiedzieć, że poświęcenie się Maryi musi, drodzy wierni, prowadzić nas do życia maryjnego. Do życia maryjnego, jak wyjaśni święty Ludwik Maria. Cytuję. Nie wystarczy raz oddać się Maryi jako niewolnik. Wielką trudnością jest wniknąć w ducha tego nabożeństwa, które ma uczynić duszę niewolnicą i wewnętrznie zależną od Najświętszej Dziewicy,
i przez nią od Jezusa. Jak ma dusza postępować? Trzeba, cytuję, wszystkie swoje uczynki spełniać przez Maryję, z Maryją, w Maryi i dla Maryi, aby spełniać je doskonalej przez Jezusa Chrystusa, z Jezusem Chrystusem, w Jezusie i dla Jezusa. Dla Jezusa. To właśnie pozostaje do wyjaśnienia, drodzy wierni. Zanim wyjaśnimy znaczenie słów przez, z, w i dla, powinniśmy zwrócić uwagę na znaczenie słowa działać. Z wyjątkiem ochrzczonych dzieci, które umierają przed osiągnięciem wieku rozumu, wejście do nieba jest niemożliwe, jeśli nie dokonamy nadprzyrodzonych czynów. To nie są nasze piękne myśli, nasze powtarzające się modlitwy, Kyrie, 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 Eleison, na przykład, które odwierają niebo. To są nasze czyny, nasze czyny. Nasz Pan powiedział nam, nie ci, którzy mówią Panie, Panie, wejdą do Królestwa Niebieskiego. To ci, którzy wypełniają wolę mojego Ojca. Bóg pomaga nam dzięki łasce postępować w sposób uczciwy. Bez tej nadprzyrodzonej pomocy nie możemy produkować nadprzyrodzonych i zasłużonych dla nieba czynów. Ale musimy działać. W przeciwnym razie dzieło zbawienia nie będzie dla nas osobiste. Nie będzie osobiste. Bóg, Pan Bóg, wezwie każdego z nas do rozliczenia się z naszych osobistych czynów dokonanych pod wpływem łaski Bożej. Pan Bóg swoje dobroci nie tylko daje nam swoją łaskę, ale daje nam pomoc swojej świętej Matki. Działanie w łączności z Maryją jest o wiele łatwiejsze, przyjemniejsze i skuteczniejsze, jak teraz zobaczymy. A po pierwsze, działania przez Maryję, co znaczy? Działać przez Maryję oznacza nigdy nie udawać się do naszego Pana inaczej, jak tylko przez nią. Pozwalać się prowadzić we wszystkich sprawach jej radom i natchnieniom oraz nieustannie polegać na jej macierzyńskiej pomocy. W życiu często zdarzają się sytuacje, w których chrześcijanin musi umieć oddziaływać na serca ludzi wokół siebie, na przykład kapłan, na serca swoich parafian, mąż i żona i odwrotnie, rodzice na serca swoich dzieci, przyjaciel na serce przyjaciela, który jest zatwardziałym grzesznikiem i tak dalej, i tak dalej. A co robić? Co zrobić? Maryja, otrzymawszy od Boga władzę królowania nad sercami, ma możliwość sprawowania tego tajemniczego działania na duszach. W tym przypadku sługa Maryi będzie działał przez nią, aby mogła ona wywierać swoje dobroczynne działanie na duszę. Co za pociecha, co za siła, drodzy wierni. Można powiedzieć,
że to przez Maryję działa apostolstwo cudownego medalika. W pociągu odbyłem 3-minutową rozmowę, 3-minutową z moim sąsiadem. Wydawał się daleki od wszelkich religijnych trosk, ale z radością, nie wiem dlaczego, ale z radością przejął cudowny medalik. Nigdy więcej nie zobaczę tego człowieka, ale teraz to już sprawa dziewicy, sprawa błogosławienia dziewicy. Dajmy jej jak najwięcej okazji do działania. Spełniać uczynki nie tylko przez Maryję, ale z Maryją jest przyjęcie Najświętszej Dziewicy za doskonały wzór wszystkiego, co powinniśmy czynić, drodzy wierni, i dążenie do jej naśladowania. Działać z Maryją, cokolwiek robimy. Jemy, pijemy, śpimy, pracujemy, modlimy się. Musimy patrzeć na Maryję oczami duszy, aby zobaczyć, jak ona postępuje. Prawdziwe dziecko Maryi wprowadza Maryję we wszystkie swoje działania. Odwołuje się do niej na początku, w środku i na końcu wszystkich swoich działań. Nie tylko za czynienie duchowe, takie jak modlitwa, spowiedź, uczestnictwo we mszy świętej, czy przejmowanie komunii, ale także za czyny najniższe i najpodlejsze, o których błogosławiona dziewica nie chciała się dyspensować, gdyż poza grzechem prowadziła życie wspólne wszystkim ludziom w Nazaretu. A potem działać w Maryi. W Maryi chodzi o to, by często się przypominać, aby żyć w obecności i zjednoczeniu z Najświętszą Dziewicą poprzez myśli i miłość. Działać w Maryi. Ona jest fizyczną matką Jezusa, podczas gdy ona jest naszą duchową matką. Dlatego może to być tylko kwestia duchownego działania w Maryi. Matka Boża powiedziała do Łucji z Fatimy: moje niepokalane serce będzie twoim schronieniem i drogą, która zaprowadzi cię do Boga. Słowa te, drodzy wierni, są skierowane nie tylko do wizjonera, ale do każdej duszy dobrej woli. Każdej z nas. Nie wolno nam wahać się prosić Maryję Pannę, aby wejść do jej serca. Stopniowo musimy przyzwyczajać się do skupienia się w sobie samym, aby kształtować tam małe wyobrażenie lub duchowy obraz Najświętszej Dziewicy. Mówi święty Ludwik Maria. Obraz Najświętszej Dziewicy u nas, w nas. Ona stanie się dla duszy jak oratorium, w którym będzie mogła zanosić wszystkie swoje modlitwy do Boga. Ona stanie się wieżą Dawidą, aby tam mogła chronić się przed nieprzyjaciółmi. I tak dalej. Ponieważ Bóg, drodzy wierni, jest wszędzie, można go znaleźć wszędzie, nawet w piekle,
ale nie ma takiego miejsca, gdzie stworzenie mogłoby go znaleźć bliżej siebie, a i bardziej odpowiedniego do swojej słabości niż w Maryi. Ponieważ właśnie w tym celu w nią zstąpił. Wszędzie indziej Bóg jest chlebem mocnych i aniołów, ale w Maryi jest chlebem dzieci. Działacz teraz dla Maryi. Co znaczy? To czynić wszystkie swoje działania dla niej, dla jej pożytku, dla jej chwały, aby tym pewniej czynić je na chwałę Bożą. Oznacza to, drodzy wierni, że dusza powinna pracować tylko dla niej, tylko dla jej korzyści, tylko dla jej chwały, jako bliźniego celu, dla chwały Bożej, jako ostatecznego celu. Bliźny cel? Maryja. Ostatni cel? Pan Bóg sam. I powtarzać często z głębi serca: o moja droga Pani, to dla Ciebie idę. Idę do radości. Idę do domu, dla Ciebie, a idę tu albo tam, to dla Ciebie cienia to, czy tamto, to dla Ciebie cierpię ten ból, czy tę zniewagę. Że dusza nie bierze Maryi za ostatni kres swoich usług, którym jest Jezus Chrystus, ale za następny kres i ze łatwą drogę do Jezusa. Można zrozumieć, co to znaczy działać dla Maryi, czytając o wyczynach ojca Kolbego. Jego ambicją było pobicie całego świata dla niepokalanego poczęcia. Jego gorliwość dla niej zaprowadziła go aż do Japonii, bardzo odległego kraju, głęboko zakorzenionego w poganstwie. Do Japonii. Prawdziwe oddanie Maryi, drodzy wierni, jest potężną siłą napędową, której żadne przeszkody nie są w stanie powstrzymać. Takie praktykowanie życia maryjnego może wydawać się skomplikowane. Przez Maryi i tak dalej. Skomplikowane może być. To, co nam to ułatwi, to uciekanie się we wszystkim do Maryi, jak dziecko, które nieustannie woła swoją matkę. Biograf Montforta opisuje jego życie. Ludwik Grynią oddawał się do Maryi, cytuję, z dziecięcą prostotą, aby prosić ją o wszystkie swoje potrzeby, tak doczesne, jak i duchowe, i że był tak pewny dzięki wielkiej ufności, jaką pokładał w jej dobroci, że mógł je otrzymać, że nigdy nie miał żadnych wątpliwości. Nigdy nie miał żadnych wątpliwości, zmartwień czy niepokojów w jakiejkolwiek sprawie. Wszystko jego zdaniem zostało zrobione, gdy pomodlił się do swojej dobrej matki i już się nie wahał. Nawet
uciekania się do Maryi wkrótce stanie się dla duszy jak oddychanie duszy. Początkowe trudności. Trudności początkowe ustąpią miejsca prawdziwej łatwości. Dusza ucieka się do Maryi we wszystkich swoich potrzebach ciała i ducha, mówi święty Ludwik Maria, z wielką prostotą, ufnością i czułością. Błaga o pomoc swojej dobrej matki w każdym czasie, we wszystkich miejscach i we wszystkich sprawach. W jej wątpliwościach, aby mogła być oświecona. W jej błędach, aby mogła być wyprostowana. W jej pokusach, aby mogła być podtrzymana. W jej słabościach, aby mogła być wzmocniona. W jej upadkach, aby mogła być podniesiona. W jej zniechęceniach, aby mogła być zachęcona. W jej skrupułach, aby mogła się ich pozbyć. W jej krzyżach, jej próbach życiowych, aby mogła być pocieszona. Wreszcie, we wszystkich cierpieniach ciała i ducha, Maryja jest jej zwykłym schronieniem, bez obawy i o niepokojenie tej dobrej matki lub niezadowolenie Jezusa Chrystusa. Na końcu, drodzy wierni, to nabożeństwo wiernie praktykowane wywołuje w duszy nieskończoną ilość skutków, ale głównym darem, jaki posiadają dusze, jest ustanowienie tutaj, na dole, życia Maryi w duszy. Także to już nie dusza żyje, ale Maryja w niej. Albo dusza Maryi staje się jej duszą. To już nie ja żyję, ale Maryja żyje we mnie. Prośmy o tę łaskę, odmawiając wspólnie jedną dziesiątkę Różańca Świętego.